chciałem trochę zmienić temat, ponieważ niedawno mieliśmy okazję obserwować wizytę głowy państwa w Polsce Donalda Trumpa. I czy ty jako obywatelka dwóch kontynentów praktycznie, bo już nie mówię tylko o narodach, dziś patrzyłaś na to przez pryzmat Stanów Zjednoczonych i myślałaś sobie, kurczę, fajnie wyszło. Czy wręcz przeciwnie, mówiłaś sobie, no coś mogliby poprawić, jedna albo druga strona, nie mówię, że któraś konkretnie. Czy to było tak fajnie patriotycznie cię połechtało, że gdzieś te dwa narody, które są ci bliskie, się spotkały? Wiesz co, muszę się przyznać, że nie oglądałam tego całego, ale z tego co widziałam, to przepięknie, byłam bardzo dumna z Polski, że tak przepięknie prezydenta Stanów przywitali, jak znajomy właśnie mi wysłał wideo, jak wszyscy Polacy na ulicy się zestawili, tak jakby nie wiadomo kto przyjechał, i bardzo w Stanach Polska ogromne wrażenie zrobiło właśnie, jak się zachowali tutaj, jak przyjechał Trump, ale w takie szczegóły, o czym rozmawiali, czy nie, to wolę nie wchodzić w politykę, ale... Ale z tego to wiem, ale wiem z tego, że super wyszło i bardzo Ameryka była bardzo właśnie, znaczy dużo właśnie z moich znajomych było właśnie bardzo pod ogromnym wrażeniem, wow, ale klasa ma, Polska ma klasę. I jak się w ogóle Trump kocha Polskę, nie? Potem widziałam kiedyś jego wywiad, jak bardzo ładnie mówił o Polakach. Ale myślę, że to bardzo pozytywnie to wyszło dla Polski. Szeroko komentowana była Melania i jej stroje. Ja pamiętam, że jak oglądałem tylko ten moment samego wyjazdu z lotniska, kiedy Melania machała do tłumu pierścionkiem, który miał rozmiar telewizora z małym kineskopem. Jak się postrzega pierwszą damę w Stanach? Znaczy, ma się ogromny respekt. Na początku wiadomo, że to Melania, to troszkę krytykowali ją, że niby niektórzy, wiesz, fashion designers nie chcieli dla niej rzeczy szyć i dawać, ale myślę, że teraz coraz bardziej się tego, wiesz, zaczynają coraz mniej krytykować, ale wiesz, ja nie będę mówić, czy jestem na stronie Trumpa, czy nie na stronie Trumpa, ale... No nie, pytam o pierwszą damę. Tak, ale polityki... nie, ale to co powiem, że właśnie pierwsza dama chyba w całym czas, w całej historii w Stanach, co powiedziała, że nie będzie nosić futra. Że dla PETA. To jest deklaracja. I to było niesamowite. I mam ogromny szacunek, czy ktoś lubi Trumpa, czy nie. To, co ona zrobiła, to myślę, że jest ogromny sukces dla zwierząt. I to jest przepiękne.